Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska. Próbuję kolekcjonować sztukę współczesną. O tym, jakie są tego rezultaty, jak to robię, czy warto to robić, postaram się opowiedzieć i postaram się o tym opowiedzieć w trzech częściach, bo też będę starała się podejść do tego tak, żebyście Państwo trochę poznali ten jakby backstage kolekcjonowania, trochę też wiedzieli, że kolekcjonerzy też się uczą, że kolekcjonerzy też się stresują, że chyba dla obu stron nie wszystko jest takie proste i łatwe, ale będę chciała Państwu przekazać swoją wiedzę obiektywną, ale też subiektywną, bo w pierwszej części powiem trochę ogólnie o rynku sztuki, w drugiej części o moim subiektywnym podejściu, a w trzeciej części mam nadzieję, że zostanie nam trochę czasu, też powiem o kilku pracach ze swojej kolekcji, no i potem przejdziemy do serii pytań. Także zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że internet nam nie padnie i wszystko będzie dobrze. Tak jak już powiedziałam, spróbuję Państwu pokazać stronę kolekcjonowania. Zacznę może od zupełnie w zasadzie nic nie mówiącej definicji, czyli tym, że kolekcjonowanie jest gromadzeniem dzieł sztuki przez osoby prywatne lub instytucje publiczne, a także, że ma bardzo długą historię, zaczyna się od starożytnego Egiptu i jakby trwa od tamtego czasu. Z jednej strony to nie mówi nam o tym, jak to się robi, jak jest, ale pokazuje też jedną rzecz, że konieczne do tego są dwie strony, czyli Państwo jako artyści, Wy, którzy dzisiaj zaczynacie, ale też ta druga strona, która jest w tym zainteresowana i też życzę, żebyście w przyszłości Państwo spotkali właśnie osoby, dla których Wasza sztuka będzie bardzo ważna. Natomiast już praktyczna strona kolekcjonowania dotyczy pewnego rodzaju czynności. One na swój sposób w zasadzie wieńczą to, bo mówimy tutaj o kupowaniu, czasami o sprzedawaniu dzieł sztuki. Mówimy też o inwestowaniu, bo to jest też, można powiedzieć, pewnego rodzaju trend, który się pojawił w XX wieku. Nie mówię. To on istniał na swój sposób, ale w tym momencie stał się też elementem tego, co pojawia się na rynku sztuki. I oczywiście ze sztuką związane jest promowanie, ale nie tylko sztuki, ale też samej osoby, która tą sztukę ma. Tutaj używam takiego przykładu na początku trochę przewrotnie, chociaż prawdą jest, że jest to najdroższy obraz sprzedany na aukcji, obraz Leonardo da Vinci, który został sprzedany za 430 milionów dolarów. Kupił go jeden z członków rodziny Al Saudów. Na początku mówiło się, że dlatego, żeby promować Arabię Saudyjską jako jedno z miejsc cywilizacji światowej, ale ostatecznie również pojawiły się głosy, że być może stanie się wyposażeniem prywatnego jachtu. I mówi się też o tym, że ten obraz ostatecznie nie jest w Arabii Saudyjskiej, bo wiemy, że na swój sposób budzi pewnego rodzaju kontrowersje. I teraz możemy sobie zadać pytanie, dlaczego mówię o tym tutaj? Mówię o tym również dlatego, że bez Państwa, którzy zdecydowaliście się na tę drogę, nie będzie dzisiaj sztuki wczesnej, awangardy, a z czasem też nie będzie sztuki dawnej, bo przecież za 400 lat ktoś, kto dzisiaj jest z nami, nawet tą polską gardą, chociaż nie wiemy, jak wtedy to się będzie nazywało. Tak jak powiedziałam, chciałam opowiedzieć o kolekcjonowaniu w trzech częściach. Także ta pierwsza część dotyczy trochę tego, jak rynki sztuki funkcjonują i w ogóle dlaczego one są. Mówiąc już o subiektywnych pasjach, ale Państwo jesteście tymi, którzy tworzą kulturę. I dzięki Wam następuje, że tak użyję trochę ekonomicznego języka,
mechanizm czy wymiana wartości kulturowych. Bez Was to byłoby niemożliwe. I teraz to się dzieje na różnych poziomach, ponieważ dzieje się to na klasycznym rynku sztuki, czyli, bo rynek sztuki jest też klasycznym rynkiem sztuki, prawda? Czyli jeżeli ktoś chciałby mieć jakąś pracę, państwo czy galeria, czy ktoś, kto ją sprzedaje, musi zdecydować, jaka jest cena. Tych czynników więcej. Natomiast państwo jesteście pewnie tym jedynym elementem, bez którego to w ogóle nie byłoby możliwe. I przez to, że pojawiają się wasze prace, pojawia się też grupa osób, która nimi zaczyna się zajmować. I to jest to, co tutaj chciałam trochę uszczegółowić i pokazać, że rynek sztuki to jest struktura i też procesy, które się odbywają, bo z jednej strony są publiczne, są targi sztuki, są też kolekcjonerzy, ale są też domy aukcyjne, które sprzedają prace artystów, zarówno tych żyjących, jak i nieżyjących. I są też różnego rodzaju wystawy różnej rangi, na przykład tak wysokie jak Biennale Wenecji, ale też różne inne, w których już uczestniczycie albo będziecie uczestniczyć. I to wszystko powoduje, że w swej takiej dynamice, a jeszcze chciałam tutaj nawiązać do tej książki, którą widzicie tu po prawej stronie. To jest 7 dni w świecie sztuki i to jest książka, która właśnie pokazuje, czy też opisuje, już nie wchodząc w szczegóły, czy bardzo dobrze, czy tak sobie, czy można by lepiej, ale w każdym razie pokazuje te pewne elementy właśnie tego rynku, czyli aukcje, rolę krytyków, rolę targów sztuki, nagród, rolę magazynów. Czyli tego wszystkiego, co jakby powoduje, że państwa prace są widoczne, że o nich się zaczyna rozmawiać, że można się z nimi spotkać, można się też spotkać z państwem. I to wszystko tak naprawdę prowadzi do tego, że tworzymy swój własny kapitał kulturowy, co może jest do końca jeszcze niezbyt docenione w naszym kraju, tak, w sensie jakby funkcjonowania państwa, tego jak to jest trudno, funkcjonowania czasami instytucji sztuki, ale myślę, że z roku na rok będzie z tym lepiej, mimo nawet tej sytuacji, którą dzisiaj mam. I teraz chciałam pokrótce powiedzieć o zjawisku, czyli o targach sztuki. Tak naprawdę dlaczego one są istotne i co się z nimi wiąże. Przede wszystkim wiąże się to, że wartość, że pokażę, że w krótkim, może przejdę na razie do drugiego slajdu, właśnie żeby pokazać, że w pewnym, że w miejscu i w krótkim czasie, to jest z reguły około 5, nie dłużej, 5-4 dni, jest w stanie spotkać się bardzo wiele osób. Dzisiaj chwilowo może nie jest to tak najistotniejszy temat, ale jednak, jeżeli powiedzmy w ciągu 6 dni państwa pracę, czy odwiedzić galerię, może na przykład 100 tysięcy osób, tak? Czy 57, czy 93, to jest właśnie w zależności od miejsca, dane są za 2019 rok, to powoduje, że dzięki galeriom te prace mogą się tam znaleźć, mogą zostać zauważone i tu też nie chodzi do końca, że przez kolekcjonerów, ale też bardzo często pojawiają się tam dyrektorzy muzeów, krytycy sztuki, kuratorzy, bo w krótkim momencie można spotkać bardzo wiele osób, prawda? Teraz jesteśmy w takim momencie trochę może spowolnienia naszych aktywności, ale generalnie zawsze mamy bardzo dużo różnych zajęć, bardzo dużo różnych wyzwań i trudno jest nam znaleźć czas, ale ponieważ te targi sztuki z reguły się odbywają w bardzo regularnych jakby częściach miesiąca, można sobie to jakoś zaplanować i z tego powodu, tu jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, są tak ważnym elementem na rynku sztuki.
Przy czym właśnie to może być, bo na końcu też zamieściłam i tutaj jest odnośnik do tego, gdybyście Państwo chcieli tak w szczegółach się z tym zapoznać. Raport jest dosyć długi, ma prawie 300 stron, no ale jak się ma chwilę, to można sobie to przekartkować, że ta wartość globalnej sprzedaży to są 64 miliardy, ale z tego prawie połowa to są prace artystów, którzy żyją. Więc jest to bardzo taki ważny element z różnych powodów, tak? Bo na targach kupują nie tylko osoby prywatne, kupują też muzea i bardzo duże publiczne kolekcje, które często mają po prostu komisje dedykowane do tego, żeby jeszcze przed oficjalnym otwarciem zobaczyć, jakie są prace i podjąć decyzję. Na początku powiedziałam o takim, powiedzmy, bogatym, ale kolekcjonerze, czy też osobie, która kupiła pracę, a może w ogóle nie jest kolekcjonerem i bardziej chodziło o jakąś rywalizację niż rzeczywiście budowane kolekcje. Ale generalnie bardzo czy częste są osoby, dla których jest to nie tylko kupowanie prac, ale też wspieranie instytucji i to w różny sposób. Tu akurat widzimy obraz Kuniga, który był drugim, jeżeli chodzi o cenę za pojedynczy obraz sprzedanym dziełem sztuki. Natomiast kupił go Kenneth Griffin, który działał na przykład w Whitney Museum, który w ogóle ten obraz od razu zdeponował w Art Institute w Chicago i który bardzo wspiera różne organizacje kultury. I który jakby ten swój czas, czy część swojego prywatnego czasu właśnie poświęca na to, żeby wspierać życie artystyczne. I tu właśnie chciałam powiedzieć o pewnych pozytywnych tendencjach i tego może, żeby się nie bać ani spotkań z kolekcjonerami, ani sprzedawania prac do prywatnych kolekcji, bo oczywiście jest tak, że instytucje publiczne nadal pozostają głównymi centrami, powiedzmy, legitymizacji wartości kultury. Czyli ten dyskurs, który się dzieje w instytucji poprzez kuratorów, wystawy, które robią, jest mimo wszystko najważniejszy. Natomiast dzisiaj instytucje przegrywają, jeżeli chodzi o środki finansowe, z osobami prywatnymi. I jest to bardzo właśnie wyraźny trend końca XX i już na pewno dominacja w XXI wieku. Że często instytucjom publicznym jest trudno w bardzo krótkim momencie podjąć decyzję o zakupie pracy, natomiast osoby prywatne mogą ją podjąć w każdej chwili. Natomiast myślę, że jak jesteście w różnych muzeach, akurat w Polsce się tego jeszcze nie widzi, ale może tak wkrótce będzie, często widzicie, że jakaś praca jest z czyjejś kolekcji, że została przekazana do muzeum. Czasami są to depozyty, a czasami są to po prostu prace zapisywane w testamencie. Więc myślę, że jest to bardzo silna tendencja, że prywatne kolekcje wzbogacają publiczne zbiory, ale bywa też, że prywatne kolekcje, które są duże i nie składają się na przykład z jednej, dwóch czy pięciu prac, przekształcają się w prywatne muzea. Tutaj muszę powiedzieć, że o tym, czy chcę zaprosić na wykład Piotra Bazylko, który razem z Krzysztofem Maściewiczem jest autorem takiej pozycji przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej i myślę, że powie więcej, szerzej i też powie o swoich doświadczeniach i spotkaniach z tymi osobami. Natomiast w Polsce, to chciałam tylko tak pokrótce powiedzieć, że mamy dwa przykłady muzeów stworzonych za granicą, ale które mają sztukę polską, czy są związane. To jest Muzeum Grażyny Kulczyk w Sux i Wernera Jerke. Istnieją też prywatne kolekcje, to właśnie są Piotra Bazylko, Krzysztofa Masiewicza, o których wiemy, Stefana Okołowicza czy Cezarego Pieczyńskiego, ale mamy też wiele kolekcji, myślę, o których nie wiemy, że osoby kolekcjonują, może gdzieś są na początku tego, no poza tym nie wiemy też o kolekcjach, które powstaną na bazie państwa prac, bo myślę, że pojawiają się też młode osoby, które próbują coś robić i że jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy to kolekcjonowanie w Polsce młodej sztuki będzie coraz prężniejsze.
Natomiast teraz chciałam przejść do tej takiej subiektywnej części, czyli w części, w której opowiem trochę o tym, jak ja próbuję to robić. Chciałam zacząć trochę od takiego może nieco abstrakcyjnego ujęcia, trochę o inspiracjach, ale gdzieś myśląc o tym, jak przygotować to spotkanie z Państwem, pomyślałam, że jest to nawet dla mnie ciekawe, bo pamiętam, że pierwsza myśl, myślę, że zupełnie na tamte czasy abstrakcyjna, kiedy w harcerstwie biegałam, ponieważ jestem z Lublina, biegałam w okolicach Puław, po różnych chaszczach, do rzeczach Wisły i włóczyłam się gdzieś w okolicach Kazimierza. Jednak dało mi to do myślenia właśnie zbiory Izabeli Czartoryskiej. Nawet nie chodzi o zawartość, ale o to, że kobieta może kolekcjonować. Myślę, że do dzisiaj nie jest to takie oczywiste. Myślę, że za mało kobiet próbuje, ale mam nadzieję, że coraz więcej. Ale to była taka pierwsza myśl, że jak ona mogła, to może ja też. Była oczywiście wtedy zupełnie abstrakcyjna, ale jak się okazuje, może nie warto porzucać jakichś swoich takich abstrakcyjnych pomysłów na życie. No potem poprzez docierające rozliczne pocztówki ze Związku Radzieckiego, bo tak wtedy było, trafiłam na zbiory Galerii Tretiakowskiej, która nawet wtedy zresztą informowała o tym, że założycielem była osoba prywatna. Kolejna osoba, o której bardzo często myślę, szczególnie w jej relacjach z artystami i w sposobie wyboru prac, czy też różnorodności kolekcji, to jest Peggy Guggenheim. A osobistym sentymentem darzę kolekcję i sposób budowania kolekcji przez Herba i Doroty Fogel z Nowego Jorku. Tutaj mamy ich w takich dwóch odsłonach. Jedna odsłona, jest to taka odsłona oficjalna gdzieś na wernisażu, a druga to jest odsłona ich domowa. I to są naprawdę niesamowite postacie, ponieważ w momencie, kiedy się poznali i pobrali, doszli do wniosku, że to w zasadzie, co by chcieli robić w życiu poza pracą, to jest kolekcjonowanie sztuki. Nie było to dla nich bardzo łatwe, ponieważ Dorothy pracowała w brooklińskiej bibliotece całe życie. Herb pracował na poczcie, zresztą nawet jeden z artystów w wywiadzie mówi, że artyści z Manhattanu chodzili na różne poczty i próbowali go spotkać, ale żadnemu się nie udało. Natomiast wierzą, że on rzeczywiście na tej poczcie całe życie przepracował. Zdecydowali, że nigdy nie zmienią swojego mieszkania. Mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu na Manhattanie. To jest właśnie to po prawej stronie i te stosy to są prace. To były prace na papierze, były to też obrazy, ponieważ oni mieli taką zasadę, mieli właśnie taką parę, około czterech zasad, więc jedną pensję przeznaczali na kupowanie sztuki, a za drugą pensję żyli. Prace musiały być łatwe do przewiezienia, czyli głównie metrem, ewentualnie taksówką. Oni się koncentrowali na sztuce konceptualnej i minimalistycznej. W efekcie udało im się zebrać prawie 5000 prac. Prace te ostatecznie przekazali do galerii, do National Gallery w Waszyngtonie, też dlatego, że stwierdzili, że sami jako pracownicy jakby rządowi chcieliby przekazać to muzeum, które nie pobiera też opłat za wejście. I też niesamowite jest to, że ponieważ nie mieli żadnych oszczędności, muzeum zorganizowało dla nich niewielkie emerytury, ale potem jak już je mieli, działali dokładnie tak samo, czyli żyli z jednej i zdążyli jeszcze zebrać chyba około 400 prac właśnie już z tego jakby funduszu, który był przeznaczony na ich utrzymanie już w momencie emerytury. No właśnie, i to jest ta taka obiektywna część, a teraz chciałam przejść do trochę powiedzenia o tym, jak ja próbuję to robić,
i czy mi się udaje, czy nie. Więc, czyli rynek sztuki subiektywnie. No więc po prostu chyba jest tak zawsze, że pragnienia są większe od możliwości. Czyli chciałoby się mieć pewnie więcej prac, ale ma się ograniczone możliwości i finansowe, ale też możliwości bycia w różnych miejscach, bo oczywiście internet na wiele nam pozwala, ale jednak ja jestem ogromną zwolenniczką odwiedzania galerii, odwiedzania muzeów, odwiedzania różnych miejsc, gdzie odbywają się wydarzenia, po to, żeby móc zobaczyć wszystkie prace na żywo. Myślę, że sam internet to jest za mało. Zobaczenie pracy, spotkanie z artystką czy z artystą, szczególnie przy młodej sztuce, czyli takiej, o której jakby nie, że widzimy ją, tak, ale często jest tak, że trochę nie rozumiemy, dlaczego jest taka, ponieważ jest nowa, to pewnie nie jesteśmy jedyni, którzy do końca tego nie rozumieją, czy starają się zrozumieć, czy starają się poznać artystę, artystkę, żeby zobaczyć, czy poznać sposób myślenia. Bo bardzo często, to zaraz będę o tym mówić, dzisiaj posługujecie się już różnymi mediami, prawda? Podejrzewam, że nie jest tak, że wszyscy malujecie obrazy, tylko próbujecie po prostu wyrazić się w różny sposób i zrozumienie tego nie jest szybkim procesem. Natomiast to, czego unikam, to są na przykład targi sztuki. Byłam na nich, ale jest to nagromadzenie tak wielu bodźców, że myślę, że oczywiście jeżeli się wie, że na przykład galeria zabiera konkretnego artystę czy artystkę, przepraszam, bo tutaj pojawiło mi się w Q&A jakieś pytania, to przepraszam, tylko zobaczę. Że jakaś galeria pokazuje pracę artysty czy artystki, to jakby zobaczenie tych prac oczywiście ma ogromny sens, natomiast ilość bodźców trochę nie pozwala skupić się na konkretnych pracach. To znaczy, to ja mówię już o tym subiektywnie. Być może niektórzy mają jakby łatwość bycia w takich przestrzeniach. No dla mnie jest to bardzo duże wyzwanie. Pomyłki, błędy, czyli czego żałuję. Najbardziej chyba żałuję pracy, na które się nie zdecydowałam. Czasami jest tak, bo jakby czasami mówi się, że tych kolekcjonerów czy kolekcjonerek w Warszawie czy w Polsce nie jest tak dużo, ale jest to bardzo prężna grupa, więc czasami bardzo trzeba być szybką osobą. No i co dalej? Właśnie to jest, tu chciałam też powiedzieć o tym, że jako kolekcjonerzy czy kolekcjonerki bardzo jesteśmy ciekawi tego, co robicie, tego, co pokażecie, tego, jak to pokażecie. Też szukamy miejsc, to właśnie też się pojawi na wykładach, gdzie najlepiej pokazywać swoje prace, więc patrzymy na różne konkursy. Chodzimy do galerii prywatnych, do galerii publicznych. Dzięki Facebookowi mamy jakby też możliwość odkrycia różnych przez Was zorganizowanych wydarzeń, na które myślę też część z nas bardzo chętnie chodzi. Przynajmniej ja. Więc to jest jakby ta przestrzeń, którą preferuję w przeciwieństwie do targów sztuki, czyli zobaczenie czegoś zrobionego, czy sposobu pokazywania Waszych prac w takich bardziej kameralnych warunkach. I teraz jeszcze jest taki jeden element,
jakby trochę z takiego waszego, ale też naszego punktu widzenia istotne, że gdzieś mając świadomość o tych strukturach i tych procesach, które zachodzą, gdzieś pada takie pytanie, które właśnie pojawiło się w wywiadzie Kuby Banasiaka z Pawłem Śliwińskim, czyli on go pytał, że z jednej strony jako artyści macie tą świadomość, że robienia sztuki jakby, tak? Czyli tego, że te struktury, te procesy są i że wy robiąc wasze prace gdzieś w tych strukturach i procesach już zaczynacie się znajdować, ale myślę, że właśnie tutaj ta wypowiedź Pawła jest bardzo fajna, bo ona pokazuje, że gdzieś trzeba po prostu o tym zapomnieć i robić to, co się po prostu chce robić, tak? Trochę bez względu na to, jakie będą, znaczy czy to ma konsekwencje, czy nie, że to są, że po prostu fantastyczne jest to, że mogą to być prace, które po prostu są absolutnie tylko waszymi pracami. I teraz, zanim przejdę do pokazania prac, które mam w kolekcji, to jeszcze chciałam powiedzieć o... Jakby nawiązując do tego, co kolekcjonerzy próbują kolekcjonować, oczywiście czasami mam pytania, na przykład, czy kolekcjonuję malarstwo, czy kolekcjonuję rzeźbę i takie trochę podejście, znaczy jakby każdy ma różne podejście, prawda? Więc ponieważ, jak powiedziałam na początku, ja staram się kolekcjonować sztukę, młodą sztukę współczesną, to powiedziałabym, że na swój sposób medium nie gra roli, tak, że jakby istotne jest to, co artysta, artystka pokazuje w swojej pracy, w swoim projekcie i jak bliskie to mi jest. Dlatego tutaj jakby na pierwszej stronie pokazałam pracę, zresztą jedną z ostatnio kupionych, Witka Orskiego, Ile to waży, która zresztą tak jak w zasadzie wszystkie prace, które mam, są po prostu dla mnie subiektywnie bardzo przejmujące. Konsultując jedno z portfolio, miałam pytanie, skąd wiem i co to jest? No, muszę powiedzieć, że budowanie kolekcji z młodej sztuki to jest też swojego rodzaju eksperyment, prawda? Że gdzieś sensowność tego, co tam jest i istotność, no może już teraz trochę jest zweryfikowana, co postaram się zaraz pokazać, bo upłynęło pewnie około 15 lat od tego, jak zaczęłam to robić. Natomiast no, mam nadzieję, że jestem gdzieś w połowie drogi i za jakieś 10 czy 15 lat może wszyscy wspólnie zobaczymy, czy to miało sens, czy nie. Tak? Także jest to swoistego rodzaju eksperyment. Natomiast bardzo chciałam was zachęcić do tego, żeby były to po prostu wasze prace, tak? Jakie one by nie były. I dlatego tutaj właśnie w tym pokazuję, że w kolekcji równie dobrze można mieć neon. Mówię o neonie Rafała Jakubowicza AB, czyli inicjała Heavy Brown i takim z czasem też hafcie, którego ona używała na swoich rzeczach. Ale też o niesamowitej pracy, która była częścią wystawy, którą chyba niewiele osób widziało, ale wszyscy, którzy nie widzieli, żałują, w Galerii Czarnej, Płasza Krajka. To zanim jeszcze przejdę do pokazania prac, czy trochę opowiedzenia też spotkania z artystami, które mam w kolekcji, chciałam powiedzieć o właśnie takich relacjach pomiędzy spotykaniem się na przykład w pracowni, a wizytą w galerii, co jest ważne. Myślę, że ważne są, tak, no bo też rzeczywistość jest taka, że szczególnie jak się jest bardzo młodym artystą, to nie ma się galerii, która by się opiekowała, jakby umawiała spotkania, tak, organizowała taką część życia. W szczegółach zresztą takich, które myślę będą ważne dla was takiej praktycznej strony, opowie Natalia Załuska, więc już też w jej imieniu i organizatorów zapraszam na jej wykład. Natomiast jakby chciałam nawiązać do tego, że samo portfolio
Folio to jest już coś, ale to jest przynajmniej dla mnie subiektywnie za mało. Tu też dołączałam takie pytanie, czy Instagram to portfolio? Od razu powiem, że nie, bo trudno się jest na przykład dowiedzieć, jaka jest technika prac, jaka jest edycja tych prac. No poza tym Instagram jest taką przestrzenią, myślę, również prywatną, tak? Także to, co na nim się pojawia, jest trochę takim złożeniem waszych prac plus po prostu waszego życia, co jest ciekawe, ale jakby żeby was poznać z tej artystycznej strony, to chyba nie wystarcza. Więc dla mnie chyba najważniejsza to jest tak naprawdę rozmowa i zrozumienie tego, co chcecie robić, jak to robicie, dlaczego to robicie. Może nie zawsze tak jest, ale jeżeli się udaje porozmawiać, to jest taka niesamowita wartość. Myślę, że na bardzo też długo, tak? Bo to też powoduje, przepraszam, tylko łyknę wody. To też powoduje, że zrozumienie tych prac wzbudza taką ciekawość i pozwala, myślę, też kolekcjonerkom i kolekcjonerom towarzyszyć temu artyście. Nawet jeżeli nie jest to takie towarzyszenie bardzo widzialne, prawda? Czyli że nie zawsze się pojawiają na waszych wystawach czy na wernisażach, to na pewno obserwują. To mogą być z własnego doświadczenia, wasze kroki, wasze wystawy, też wasze strony, jakby tą waszą aktywność i po prostu od tego już jest trochę krok, żeby kiedyś was jeszcze raz zapytać o jakąś pracę. Też chciałam powiedzieć o takiej, jakby właśnie wizyta w pracowni daje też możliwość na przykład zobaczenia różnych prac, nie tylko tych takich najlepszych, które macie i pokazujecie na wystawach. Przy czym dotyczy to, jakby to powiedzieć, nie tylko młodych artystków, w ogóle wszystkich artystów, którzy na pewno mają, na pewno macie, czy będziecie mieli poukrywane różne wasze rzeczy. Wtedy jest trochę łatwiej zapytać o coś. Potem z reguły jest to taka sytuacja, gdzie grupa, która was odwiedza, nie jest za duża, więc jest to takie bardziej kameralne, prawda? Też chciałam powiedzieć właśnie o tym, że jeżeli na przykład nie macie galerii, tak, to też jest taka dobra sytuacja, kiedy kolekcjoner czy kolekcjonerka, czy też ktoś, kto po prostu chce mieć waszą pracę, przychodzi i można zapytać o cenę. I tu chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach, żeby z jednej strony także to, że właśnie, żeby się trochę nie bać negocjacji, czyli że z jednej strony wysłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia, ale też mieć własne wyobrażenie, ile ta praca powinna kosztować. Że też nie zgadzać się na jakieś zupełnie niskie ceny, bo jakby obie strony muszą mieć do siebie zaufanie, czyli wy też musicie mieć zaufanie, że to jest nie tylko, prawda, ta osoba, która przychodzi, to chce mieć tą pracę, bo chce mieć tą pracę, a nie chce mieć tą pracę, bo chce mieć ją strasznie tanio. Oczywiście są różne etapy. Jest taki etap, kiedy będziecie, kiedy nie wiem, jesteście na studiach, czy będziecie zaraz po studiach, że będziecie mieć wystawy, będziecie ich mieć czasami bardzo mało, tak? Czasami może też dużo. Ale na przykład, więc żeby też mieć, znaczy myślę, że gdzieś też z rozmowy zaczyna wynikać właśnie takie wzajemne zaufanie, ale też chciałam was namawiać, żebyście mieli własne wyobrażenie, jak to powinno być i chyba lepiej o tym porozmawiać, niż na przykład zgadzać się na coś, do czego nie jesteście przekonani. I tu jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że posiadanie galerii też nie wyklucza jakby wizyt w pracowni. Natomiast jakby dobrze też rozumieć, że w momencie, kiedy się współpracuje z galerią, że jakby to zaufanie musi być z każdej strony, czyli też to potem za chwilę opowiem o takiej sytuacji, że w momencie, kiedy znamy artystę, kiedy nie miał galerii, a potem na przykład czy zaczynacie się znajdować w jakiejś galerii, no to jakby zaczyna obowiązywać ta sytuacja, że kupujemy pracę wtedy przez galerię.
Znaczy oczywiście nie mówię o prezentach, które będziecie dawać znajomym, czy będą to wasze jakieś po prostu prywatne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o to, że galeria zaczyna was reprezentować, no to dobrze też pamiętać o tym, że ona przejmuje na siebie wiele obowiązków, też czasami obowiązków no i do końca przyjemnych, tak? Bo też trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli ktoś zobaczy pracę, to czasami myśli o nich rok, dwa lata, a bywa, że i pięć lat. Więc to są sytuacje, które jakby galeria próbuje tak was od nich odseparować. Natomiast wierzę też w bardzo pozytywne spotkania, ale też o tym, co ze spotkań w pracowni wynika, opowie Natalia. No i myślę, że teraz już możemy przejść... A, tu jeszcze chciałam powiedzieć, podczas któregoś chyba ze spotkań padło takie pytanie o najbardziej, czy najważniejszą wizytę w pracowni. To teraz myślę, że nie da się tak powiedzieć. Jakby dla mnie każda rozmowa jest bardzo ważna. Natomiast jedno ze spotkań było na swój sposób niesamowicie ujmujące, ponieważ, zresztą tak jak napisałam, czy powiedziałam wcześniej, że jednym z miejsc, które staram się unikać, to są targi sztuki. Natomiast też są takie sytuacje, w których jakby bardzo chętnie tam się znajduję i takim miejscem była Moskwa we wrześniu tamtego roku, gdzie galerie Raster i Dawid Radziszewski, czyli tutaj Raster reprezentowany przez Łukasza Gorczycę i Dawid, pokazywali tam między innymi oprócz polskich prac pracę rosyjskiego artysty, właśnie Lwa Poznera. I sama historia była też niesamowita, która jakby wiedziałam o tym, że w zasadzie to oni wyciągnęli Lwa z jakiegoś takiego trochę niebytu wystawowo-galeryjnego w Moskwie. Ponieważ panowie pojechali tam późną wiosną, spotykali się z różnymi osobami i zdecydowali się pokazać pracę Lwa, co to było, obserwowanie tego było też niesamowite, jak nagle galerie moskiewskie były wstrząśnięte tym, co się znalazło, tak? Czyli tymi pracami Lwa, jakie one są. I mówię o tym w kontekście pracowni, ponieważ w dniu wyjazdu, to już był nasz ostatni dzień pobytu w Moskwie, a też pamiętam, że pojechałam tam dlatego, że znam rosyjski, no i miałam trochę jakby pomagać, jeżeli chodzi o tą językową część, gdyby to było potrzebne. No ostatecznie okazało się, że w ogóle pomagać w niczym nie trzeba, ale dużo rozmawiałam z Lwem. I zostaliśmy zaproszeni na śniadanie do Lwa i też na wizytę w pracowni, czyli zobaczenie jeszcze, jakie ma prace, czy znajdują się tam jakieś prace, które można by było zabrać do Warszawy. I to wszystko, już staram się śpieszyć, bo widzę, że czas mija nieubłaganie. Jeszcze tylko powiem, że zaczęło się wszystko od śniadania, na którym Lew, oprócz różnych rzeczy, podał na stół około 60-centymetrową ciabatę, mówiąc, że chciał na nas zrobić wrażenie. Ale całe wrażenie, czy największe wrażenie, zrobiło nie to śniadanie, chociaż było niesamowite, nie będę teraz o nim opowiadać, ale pracę oraz skromność samego Lwa, jego pracowitość i te rzeczy, które znaleźliśmy w pracowni, na przykład między innymi te rysunki, na które ja wpadłam i które widzicie po prawej stronie i które ostatecznie przyjechały do Warszawy, że wzbudziło moje nawet nie tylko podziw, tylko gdzieś jakiś taki sentyment to, że można być wiernym sobie tak długo i wiele rzeczy robić po prostu dla siebie. Także mam nadzieję, że wasza droga będzie o wiele prostsza, nie trzeba będzie czekać do 80 roku życia, ale chciałam też właśnie powiedzieć o Lwie, że bywają też takie sytuacje. No więc teraz ta trzecia część, czyli prace z kolekcji. Um,
No właśnie, zaczęłam od Karola Radziszewskiego, bo spotkałam się z jego twórczością i z nim samym, myślę, że był to rok jakiś 2008 czy 2009. Poznaliśmy się w ten sposób, że odwiedzając wtedy Karol, czy też parę osób miało swoją pracownię na Pradze, na takim dużym, długim piętrze i odwiedzając jedną z osób w pracowni, zresztą pracę tej osoby będą, ale na razie nie chcę mówić, konkretnie Michała Frydrycha, zobaczyłam właśnie tą pracę Karola, Tasty, czyli praca z bananem nawiązująca do Natalii LL. I zapytałam, czy mógłby zapytać Karola, czy nie moglibyśmy się spotkać i czy nie moglibyśmy się zobaczyć i czy nie moglibyśmy po prostu porozmawiać o jego pracach. To się wszystko udało. Pamiętam, że właśnie spotkaliśmy się też wtedy w pracowni. Zjedliśmy razem pudełko ptasiego mleczka i po prostu jakoś jest tak, że od tamtego momentu ja po prostu obserwuję pracę Karola i też miałam przez tą naszą taką znajomość wielkie szczęście zobaczenia wielu cykli Karola jako jedna z pierwszych osób. Dzięki temu po prostu mam kilka jego prac reprezentujących jakby przekrój jego twórczości. Także wystawa Karola, która miała teraz miejsce w CSW, była takim naprawdę też niesamowitym zwieńczeniem, jakby czy jakby taką trochę nagrodą za to wyczucie, które tam kiedyś miałam, ale też dzięki temu, że zawsze dużo rozmawialiśmy. Myślę, że jest to jeden z takich szczęśliwszych przykładów. Nie jest to przykład jedyny. A, jeszcze chciałam powiedzieć, wracając do Karola, zresztą to ma też przypadek, to jest też tak z Bartoszem, że poznaliśmy się zanim miał galerię, teraz jest reprezentowany przez galerię, więc oczywiście pracę kupuję przez galerię, co oczywiście nie wyklucza wizyt w pracowniach, spotkań i rozmów. Zresztą podobnie było z Bartoszem Kokosińskim, o którym się wtedy bardzo, bardzo dużo pisało, ale się okazało, że nie jest reprezentowany przez żadną galerię, ponieważ ja staram się nawiązać kontakt z artystą, ale jeżeli nie, najpierw z galerią, ale jeżeli nie mogę znaleźć tej galerii, to też piszę do artysty. Dlatego bardzo zachęcam Was, żebyście mieli strony, na których jest e-mail, bo jest to, myślę, taka dobra droga dla obu stron, czyli kolekcjoner, kolekcjonerka może napisać, wy nie musicie odpisywać od razu, że jakby obie strony mają czas i pamiętam, że wtedy napisałam, okazało się, że nie reprezentuje go żadna galeria, więc naturalnym miejscem spotkania okazała się jego pracownia. Kolejna praca jest taka, myślę, znaczy jest też dla mnie bardzo ważna, ale to jest praca Ani Orlikowskiej, która jest artystką z Łodzi, teraz w Szczecinie. Być może część są osoby, które mają z nią zajęcia. Dotarcie było bardzo trudne, ale jakoś mi się to udało. I okazało się wtedy, że Ania z tych kompozycji przestrzennych, które pierwotnie wykonała z tektury, ma już pracę, które wykonała z metalu. I to jest też niesamowite właśnie, co czasami jest dla mnie też trochę smutne, że jakby kolekcjonerzy są szybsi, czy też bardziej precyzyjni i dogłębni w swoich poszukiwaniach niż na przykład instytucje publiczne, bo z tego, co teraz wiem, dlatego też chciałam tą pracę pokazać, która jest, jakby opowiada, prawda, o tragicznej historii, ale w niezwykle estetyczny sposób. Że dwie, jakby każda z tych prac wykonanych w metalu jest pojedynczym egzemplarzem. Te, które jakby Ania zostawiła sobie, to są te tektury. I dwie prace są w rękach osób prywatnych, a jedno jest w Muzeum Sztuki w Łodzi. Że tak powiem, na szczęście. Ale to jakby właśnie też trochę pokazuje, że z młodą, że instytucje, może już nie teraz, ale powiedzmy jeszcze 5-6 lat temu, do tych prac miały według mnie trochę za duży dystans. No jakby spotkanie czy wystawa Konrada Smoleńskiego, Chang w Galerii Leto,
zresztą na ulicy Chorzej, w miejscu, które dzisiaj chyba już nawet jako przestrzeń nie istnieje, było w ogóle wydarzeniem niesamowitym w sobie. Była to chyba właśnie, to też piszę, ponieważ piszę o tym w książce o kolekcjonowaniu, może nie będę trochę mówić, ale było to jedno z najważniejszych spotkań dla mnie, tak? Czyli zrozumienie, że prace mogą być przede wszystkim ważne, tak? A nie ładne. Czyli to był taki też bardzo, bardzo duży krok w odkryciu siebie. Tu są prace z Magdaleny Starskiej. Myślę, że niesamowitej artystki, której pracę mamy okazję bardzo rzadko zobaczyć, czego bardzo żałuję, ale też staram się, a która jakby wiem, że też jest ważna dla wielu artystów, ale właśnie też kiedyś ją zauważywszy, też staram się patrzeć, co robi. I ten rysunek, który, czy to jest raczej olej na kartonie, który widzicie z lewej strony, to też trochę chciałam właśnie powiedzieć, że po prostu najważniejsze jest, żeby robić swoje prace, tak? Bo ktoś zadał mi pytanie, ale jakie one mają być? Tego nikt nie wie. Chodzi po prostu o to, co w nich jest i jakie w nich są zawarte emocje. To jest też praca, która za każdym razem, jak na nią patrzę, wzbudza właśnie u mnie takie dreszcze i zadaję sobie pytanie, czy zrobienie w rodzinie takiego zdjęcia dzisiaj jest też możliwe, chociaż praca jest z 2010 roku. Ona jest dla mnie też szczególnie bliska, ponieważ ktoś też zresztą tutaj przy rozmowach zapytał mnie, jak się trafia na pracę młodych artystów. To nie jest proste, ale pamiętam, że jedną z tych fotografii widziałam na aukcji chyba w Rempexie, ale już nie wiem czemu nie kupiłam jej wtedy. Natomiast i to jest chyba też dosyć znamienne. Po 2 latach udało mi się odnaleźć Dorotę, spotkać z nią, najpierw w pracowni, najpierw zobaczyć tę pracę, a potem przekonać ją, ponieważ ona ten format, czyli ten taki bardzo mały na odbitkach baretowych, ponieważ jakby nikt nie był zainteresowany tymi jej, wtedy tamtą serią, postanowiła zostawić je jako po prostu fotografie takie rodzinne, ale też po naszej jakby rozmowie zdecydowała się mi sprzedać, tak? Jakby, że powiedziała, że to jest okej, że te małe, bardzo kameralne formy, że ja jej mogę mieć. Co jakby też dla mnie to zaufanie, że to trafia w jakieś dobre miejsce, było i jest bardzo ważne. To już pokrótce powiem właśnie o kupieniu prac dyplomowych Anety Grzeszykowskiej. To nie było w roku dyplomu, tylko chwilę później. Natomiast to jest też tak, że te prace, wydaje mi się, tutaj na tych domowo zrobionych przeze mnie reprodukcjach są trochę większe niż w rzeczywistości, one są jeszcze mniejsze. Natomiast świetnie korespondowało, ponieważ tak jak widzicie, tu jest, to Łukasz mi podesłał ten wycinek z gazety, że to właśnie Dorota mówi o tym, że to jest nawiązanie do nieznośnej lekkości bytu. To jest książka, którą znałam bardzo dobrze. Ale myślę, że też jest fajne na przykład, co pokazuje taką dowolność artystyczną, prawda, że tutaj do Aneta opisując pracownię, której jest, nagle się okazało, że zrobiła zupełnie coś innego. I tu chciałam właśnie też powiedzieć, że prace dyplomowe, znaczy ja mam do nich szczególny sentyment, myślę, że są takim momentem zupełnej wolności, ale też pewnego etapu dojrzałości, że jakby wtedy jest gdzieś taki moment, że nie jesteście jeszcze zmęczeni tą rzeczywistością, która jest na zewnątrz, ale już macie też taką niesamowitą swobodę, no bo spędziliście też trochę lat ze sobą, no spędziliście też trochę czasu z akademią, która może być różna, ale gdzieś to jest właśnie taki super moment. To jest też praca, która została kupiona, ale rzeczywiście dokładnie na dyplomie. To jest praca Pawła Śliwińskiego.
To jest praca, którą zobaczyłam właśnie na krakowskim przedmieściu na wystawie końcoworocznej. I poszłam na nią, bo wiem, że też pytacie, jak to jest, prawda, że się, któreś, że się gdzieś pojawia, że się widzi jakieś prace, że się gdzieś jest. Ponieważ ktoś, już nie pamiętam kto, powiedział mi, że słuchaj, mówią, że jest świetny dyplom. I pamiętam, że jak przyszłam, to chyba połowa prac już była sprzedana, a połowa jeszcze nie, tak? Także czasami jest to przypadek, a czasami są to takie po prostu ma się szczęście. To jest też praca Łukasza Surowca, dyplomowa. Patrzę, chyba mamy jeszcze 10 minut, więc zdążę. Którą kupiłam jako chyba trzecią jego pracę. Natomiast kupiłam ją po tym, jak myślę, też chcę powiedzieć, że to była też jedna z takich najbardziej niesamowitych na swój sposób decyzji o kupieniu pracy, ponieważ Galeria Leto robiła z Fundacją Autodeskrypcji wystawę, ale zrobiła ją z wystawę, a następnie aukcję prac pokazanych tam, które miały wspomóc tą fundację w opisywaniu współczesnych dzieł sztuki dla osób, które nie widzą. I dokładnie wyglądała ta wystawa. Czyli na wystawie był opis, można było przeczytać albo wysłuchać w słuchawkach, natomiast nie widziało się samej pracy. I ja wtedy kupiłam pierwszą pracę Łukasza Surowca, która była zaskakująca. Ale myślę, że opis też był bardzo dobry. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście wyobrażenie sobie czegoś, czego nie widać, jest wielkim wyzwaniem. To już jest ostatnia praca, o której chciałam powiedzieć podczas naszego dzisiejszego spotkania. To jest praca, którą kupiłam jeszcze przed dyplomem artysty. Chodzi tutaj o Michała Frydrycha. Ona jest z 2006 roku, a jak Michał napisał, miał dyplom w 2008, chyba że się pomylę, miał w 2007, ale to jest praca, która jest właśnie jeszcze namalowana przed dyplomem. I myślę, że też już bardzo dojrzała. Także jakby zachęcam Was, bo też ze spotkań wiem, że macie różne rady od profesorów z Akademii, żeby czekać do dyplomu, że to nie teraz, ale też widzę w portfoliach, że wiecie, że nie. Także bardzo, bardzo, bardzo do tego zachęcam. Tu chciałam jeszcze, bo miałam też pytanie, co można powiedzieć o cenach prac młodych artystów. No ja bym powiedziała, że to musi być gdzieś takie wyczucie pomiędzy tym, że jesteście na początku swojej drogi, ale tym też, że te prace, na przykład takie prace Michała Frydrycha, mogą być bardzo dojrzałe. Tak, nie wiem, biorąc pod uwagę, że mamy rok 2020, myślę, i to już będą bez względu na medium, jakim się posługujecie, że pewnie takie prace mogą kosztować, nie wiem, od 2 do 4 tysięcy złotych. Oczywiście zależy, co to jest, jak to jest robione, jaka jest technika. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, wracając właśnie do tego tematu medium, którym się posługujecie, że oczywiście jedną z najtrudniejszych jest film, ale też to akurat słyszałam o osobie, która na przykład tylko zbiera filmy. Filmy są też w wielu kolekcjach, na przykład niemieckich czy brytyjskich, ale szczególnie niemieckich. No ja też mam właśnie filmy, między innymi Dominiki Olszowy, więc jakby zachęcam Was do po prostu wyrażania siebie. I tutaj jest taki jeden właśnie z ostatnich slajdów i chyba w sumie najważniejsze z niego to jest to zaufanie, czyli takie wspólne zrozumienie jakby przez kolekcjonerów, czy jakby przez Was do tego, bo czasami jest tak, że myśli się, że praca powinna trafić do muzeum, że powinno kupić muzeum albo galeria, ale często też może być tak, że jeżeli kupi ją kolekcjoner, czy kolekcjonerka, czy ktoś, to no i tak trafi do tego muzeum.
I też myślę, co jest ważne, że w momencie, kiedy sprzedajecie pracę i to nie jest robione przez galerię, bo galerie bardzo o to dbają, to jest też bardzo ważne, żeby uzgodnić to, że wasze prace, że będziecie mogli pożyczać na wystawy. I też jeżeli chodzi o kolekcjonera czy kolekcjonerkę, to tutaj też jakby czasami jest tak, że tego czasu do końca nie wystarcza, ale myślę, że jeżeli uda się zbudować takie porozumienie, to jest właśnie dobra przygoda na całe życie. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz uda mi się odpowiedzieć na pytania. Jeszcze tylko pokażę taki ostatni slajd z rzeczami, o których myślę, że moglibyście sobie je przeczytać albo zobaczyć. To będzie też przesłane przez Fundację Przez Dziewczyny, także na pewno będziecie się mogli z tym zapoznać. Także dziękuję bardzo. I teraz myślę, że jest czas na pytania. Uzgodniliśmy, że zrobimy to tak, że będę czytać pytanie i na nie odpowiadać. Małgosiu, prosimy Cię tylko jeszcze o zamknięcie prezentacji. Tak, okna z prezentacją. Czy teraz jest dobrze? Tak, super, dzięki. Okej. Jaki rodzaj malarstwa, to zaczynam od pytań, które pojawiły się jako pierwsze. Jaki rodzaj malarstwa najbardziej cenią kolekcjonerzy sztuki? No ja bym powiedziała, że to zależy od kolekcjonera. Wydaje mi się, że wprost nie da się na to odpowiedzieć, bo zbiory są tak różnorodne, jak różnorodne są prace. Dzień dobry. Jakie czynniki wpływają na zainteresowanie danym artystą i zakup jego prac? Czy inwestuje się w nieznane z nazwiska? W nieznane nazwiska. Myślę, że skupię się na tym, jakie czynniki wpływają na zainteresowanie, to wydaje mi się, że już powiedziałam. Natomiast w nieznane nazwiska, myślę, że to jest, że staramy się poznać, tak? Że dosyć trudno jest kupić pracę. Znaczy oczywiście można, to znaczy mi się też zdarzało kupić pod wpływem impulsu i z powodów czysto estetycznych, ale myślę, że każdy się stara trochę poznać szerszą twórczość danego artysty. Czy kolekcjonowanie polega zawsze na liczeniu? Czy się zwróci traktowanie artysty jako sportowca, czyli biznesowo? To znaczy dla mnie w ogóle nie. To jest właśnie jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, że z prac młodych artystów nie sprzedam żadnej pracy. To jest dla mnie jakby bardzo ważny związek, także nie patrzę na to w ten sposób. Natomiast pewnie spojrzenia są zupełnie różne. Czy używa Pani Instagrama? Od razu muszę odpowiedzieć, że nie. To znaczy, bo tu, przepraszam, pytanie jest dłuższe. Czy używa Pani Instagrama do poszukiwania interesujących artystek i artystów? Odpowiedź już mi, że nie. Jestem najmniej przekonana do tego, że przez Instagrama można, to znaczy pewnie można, tak? Tylko Instagram to są tysiące i miliony zdjęć i myślę, że się tak naprawdę nie ma tyle czasu. Jak by Pani zareagowała, gdyby Pani otrzymała zaproszenie na przykład mailowe na wernisaż od artysty, na przykład do innego miasta? No to bym powiedziała, to jest trochę od organizacji życia, tak? To nie jest tak, że tylko tkwię w miejscu, w którym jestem. Natomiast generalnie łatwiej oczywiście jest pójść w mieście, w którym się jest, ale jeździmy też do innych miast. Co uważa Pani o kolekcjonowaniu sztuki, która nie jest aż tak uchwytna, jak na przykład instalacje i malarstwo? To myślę, że już odpowiedziałam na to pytanie, tak? Że najważniejsze, co dana praca mówi.
O, pan, jeden z panów napisał, że ja na przykład na Instagramie wpisuję technikę i wykonanie. To tylko mogę pogratulować, bo nie jest to częste, także gratuluję. Czy dla artystów i artystek zajmujących się performancem czy happeningiem jest nadzieja na bycie w kolekcji? Myślę, że tak, ale jest to bardzo trudne, tak, bo tu musielibyśmy rozwinąć trochę taki temat, jak przedstawia się performance i jak to może znaleźć się w kolekcji. Myślę, że jednym z kierunków, teraz nie chcę się po prostu rozwodzić, jest taka wystawa, która pokazywała też, jak te prace potem funkcjonują, czy jak performance funkcjonuje. To jest chyba The Bigger Splash, na przykład tam był pokazywany polski artysta Victor Wood i jego prace, które jakby na wystawie nawiązywano do jego działań performatywnych z lat 60. Więc to jest możliwe, ale oczywiście jest to dosyć trudne. Czy przegląda pani konta na Facebooku? Czy strona internetowa? Wydaje mi się, że trochę odpowiedziałam, właśnie bardziej zachęcałabym do strony internetowej. Poza tym, tak jak powiedziałam, że dla mnie subiektywnie internet nie jest najlepszym miejscem, gdzie można zobaczyć pracę, ponieważ zawsze wierzę, że wyglądają one zupełnie inaczej na żywo. Czy lepiej spotykać się z potencjalnym kolekcjonerem w pracowni, w galerii? Jeśli nie można ani tu, to gdzie? To bym powiedziała tak, że jeżeli się czuje, że ani pracownia, ani galeria nie jest najlepszym miejscem, może być też po prostu jakaś wystawa. Miałam też spotkanie, gdzie na przykład, nie wiem, w jakiejś kawiarni, że w zasadzie jakieś takie, no żeby tylko nie padało albo za dużo nie wiało, to jest dobre miejsce. Czy bywa pani w Poznaniu w celu kolekcjonerskiego researchu? Mam pracę artystów z Poznania, to chyba zresztą praca Pawła Matyszewskiego, to jest chyba jedna z niewielu prac, którą kupiłam nie widząc jej na żywo. Natomiast no, muszę powiedzieć, że jeszcze mi się nie zdarzyło pojechać z researchem do Poznania, żeby zobaczyć pracę. Także może czas. Czy do kolekcji można trafić wyłącznie przez wystawę w galerii, czy są jakieś inne sposoby? No myślę, że wystawa jest jedną z najlepszych dróg. Jakby sposoby są różne, natomiast szczególnie dla młodego artysty czy młodej artysty, to jest, czy młodej artystki, to jest moment, kiedy po prostu można się zapoznać z twórczością. To oczywiście jest chyba dla Państwa jeden z tych najtrudniejszych momentów. Jak to zrobić, żeby obie strony się spotkały? Jak wycenić swoje prace, czym się sugerować? No myślę, że tutaj jest takie połączenie, że dobrze też, żebyście, nie wiem, czy to jest możliwe, tak, czy Państwo między sobą mniej więcej rozmawiacie, jak czujecie, jakie to są prace. Czasami dobrze jest, bo na pewno też znacie osoby, które prowadzą galerie, które mogą Wam doradzić, a czasami może być po prostu tak, jak już powiedziałam, że porozmawiać nawet z kolekcjonerem, czy z kimś się zapytać, słuchaj, a ile to według Ciebie powinno kosztować, tak? I też może obserwować aukcje młodej sztuki, chociaż ja uważam, że niektóre po prostu zaniżają ceny i że nie jest to fair. Czy dla kolekcjonerów istotną sprawą jest to, czy dany artysta skończył ESP, czy jednak ważniejsze jest jego dzieło? Oczywiście ważniejsze są prace. Natomiast chyba bardzo rzadko spotka, trudno też spotkać po prostu taką osobę, ale oczywiście najważniejsze są prace. Praca Pawła Śliwińskiego. Czy spodobała się Pani od razu, czy miała wpływ udział w dyplomie i co Pani o tym tam słyszała? No nie, wybrałam od razu konkretną tą pracę, natomiast to, że był dyplom, to po prostu prace wisiały, tak? Czyli nie były w pracowniach na akademii, tylko już wisiały na ścianach i każdy zupełnie niezobowiązująco mógł je zobaczyć. Czy udostępnia Pani w jakiś sposób swoją kolekcję? No odpowiedź już mi, że nie.
To znaczy znają ją moi znajomi, także to, co Państwo dzisiaj widzieli, to chyba jesteście pierwszymi, którzy w ogóle zobaczyli jakiś taki w miarę większy fragment. Jak wycenić swoje prace? To już odpowiedziałam na podobne pytanie, także nie będę się powtarzać. Teraz tak powiem, przepraszam, bo ja widzę, że jest bardzo dużo pytań i liczba rośnie, więc chcę też powiedzieć, że jeżeli nie zdążę odpowiedzieć teraz, to rozmawiałyśmy też, że będzie możliwość odpowiedzenia później i Państwo dostaniecie te odpowiedzi. Ale staram się najszybciej. Czy zdarzyło się Pani włączyć do swojej kolekcji instalacje? Instalacje chyba nie. Ale to nie jest tak, żebym nie chciała, tylko może jeszcze nie widziałam takiej pracy, chociaż po części, ponieważ ta praca na przykład Konrada Smoleńskiego, którą pokazałam, to jest jedna z dwóch, którą mam i ta druga jest już, mogłaby być uznana za instalację, ale rzeczywiście z instalacjami jakby tu, to jeszcze takich poważnych nie mam. Jakie są Pani zagraniczne doświadczenia kolekcjonerskie? Tak naprawdę staram się kupować prace polskich artystów i w zasadzie są tylko, wydaje mi się, dwa wyjątki. Jedna z prac to jest praca Wowy Kuzniecowa, to jest haftowana tkanina, na której on wyhaftował przepis na barszcz swojej babci. To już nie będę się rozwijać, dlaczego i jak się znalazła, a druga to są właśnie rysunki Lwa Poznera, które po przywiezieniu przez panów do Moskwy ja się zdecydowałam po prostu kupić dwa do kolekcji. Jak lepiej przygotować portfolio, to tu proszę, zapraszamy na zajęcia, to o tym dużo się mówi. Czy kolekcjonuje Pani młodą, aktualną fotografię? Tak. Czy odwiedza Pani domy aukcyjne? Jeśli tak, to jakie uważa Pani za warte uwagi? To znaczy, jakby oglądam często różne prace, więc myślę, że tutaj jakby wszystkie te, które są w Warszawie, tak, czyli Desa, Agra, Libra, ale też te, które, tak, jeżeli się pojawią jakieś nowe domy aukcyjne, to po prostu myślę, że wszyscy od czasu do czasu, ale przynajmniej ja niezbyt regularnie oglądam ich aukcje. Czy ktoś kolekcjonuje performance? Jak kolekcjonuje to medium? Nie znam nikogo takiego, ale już właśnie wcześniej trochę opowiadałam, to może teraz jeszcze powiem, że często jest tak, że artyści starają się na przykład mieć zdjęcia z performance'u i wtedy to jest jakby taki ślad potem, no i oczywiście zapis filmowy. A jeżeli chodzi o listę, tutaj czytam może o wyświetlenie tej listy, to będzie przesłane. Także proszę się nie martwić, ta lista będzie do Państwa wysłana. Przepraszam, trochę przewinę, bo pytań jest nadal dużo. Czy są zebrania, imprezy dla kolekcjonerów i czy mogą przychodzić tam artyści? Czy kolekcjonerzy kupują dzieła sztuki bezpośrednio od artystów? Właśnie myślałam, że jeżeli nie mają galerii, to tak. Czy są zebrania dla kolekcjonerów? Nie ma żadnej formalnej takiej organizacji. Raczej jeżeli już, to nieformalnie spotykamy, znaczy po prostu spotykamy się na wernisażach. Dlatego też powiedziałam, że na pewno jest wiele kolekcji, o których nie wiemy, bo po prostu też trudno jest nam spotkać te osoby. Myślę, że po prostu te osoby, które ja znam, to jest jakiś mały fragment. Natomiast nawiązując do tego pytania, wiem, że są kluby kolekcjonerów i to bardzo długo funkcjonujące w Madrycie, natomiast one są rzeczywiście tylko dla kolekcjonerów i nie można tam robić zdjęć. Czy spotkała się Pani z książkami artystycznymi unikatowymi w polskich kolekcjach prywatnych?
To znaczy znam osobę, która kolekcjonuje książki, bo nie wiem, czy jest pytanie o książki artystyczne, czy na przykład jest pytanie o prace, które są książkami. Bo oczywiście znam osoby, które kolekcjonują książki, na przykład konkretnie kolekcjonują tylko bajki. Natomiast tak widziałam też prace artystów, które są książkami. Czy rozmiar prac ma wpływ na Pani decyzję o zakupie lub nie? To jest świetne pytanie. Odpowiedź brzmi, że generalnie nie, co czasami kończy się w taki sposób, że trafia praca i trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, co dalej, ale odpowiedź brzmi nie. Czy dla kolekcjonera ważna jest rozpoznawalność danego artysty w social mediach? No ja muszę powiedzieć, że dla mnie nie. To znaczy jakby jest tak, że na pewno część artystów jest bardzo rozpoznawalna, ale na przykład myślę, że część nie jest, tak? A to są generalnie na przykład bardzo ważni artyści również dla kuratorów. Myślę, że tutaj przy spotkaniach z kuratorami, że też będzie warto zadać to pytanie, bo może ono nawet w tym kierunku jest jeszcze ważniejsze niż to zadane do mnie. Czy uważa Pani, że widoczność kolekcjonerów jest również ważna? To znaczy, czy istotne jest, aby można ich znaleźć na przykład w internecie? Ja bym powiedziała, że to jest jakby... Na pewno istnienie kolekcjonerów jest ważne dla galerii, bo to jest też coś, że nie chodzi już nawet do końca tylko o finanse, tylko też chodzi o to, że galeria umożliwia jakby parę rzeczy, tak? Czyli kolekcjonerom kupienie prac, ale artystom też na przykład niezależne działanie, a galeriom niezależne funkcjonowanie, prawda? No bo na przykład to, co się dzieje w przestrzeni publicznej i jak próbuje się zmieniać narrację niektórych instytucji publicznych, to widzimy, tak? Natomiast galeria jak długo ma swoje prywatne środki, które po części właśnie ma również z tego, że sprzedaje pracę artystów, może być zupełnie niezależna i pokazywać zawsze to, co chcę. Tu jest takie pytanie, czy jest jakiś motyw przewodni kolekcji? Tak, myślę, że są takie dwa motywy. Jeden to jest abstrakcja, a drugie to jest relacja ciała i umysłu. Myślę, że im dłużej patrzę trochę na swoje prace, tak czasami jakoś się podsumowując, to myślę, że jest taki bardzo też ważny motyw emocji kobiet. Natomiast czasami też rzeczywiście trzeba się bardziej nad sobą zastanowić, żeby się też poznać. To jest urocze pytanie. Co mamy zrobić, żeby było więcej kolekcjonerów w Polsce? No właśnie, co mamy zrobić? Ja myślę, że jednak najlepszą taką drogą długookresową to jest wprowadzenie zajęć plastycznych do szkoły, co jakby uwrażliwia na emocje i twórczość w ogóle. Bo myślę też tu od razu odpowiem, myślę, że nie jest to problem finansowy w Polsce, dlatego że to jest też dlaczego powiedziałam o małżeństwie Fogelów, tak? Że jeżeli ktoś chce, i to jest może też taka wiadomość, którą bym chciała Państwu przekazać, że żebyście czasami nie oceniali wszystkich osób, które kupują pracę, tak od razu pod względem finansowym, bo czasami może się okazać, że osoby o potencjalnie skromniejszych środkach po prostu są tak zdeterminowane, że tak jak Fogelowie, może dzisiaj już nie da się kupić 5000 prac, bo wydaje mi się to w ogóle bardzo trudne, ale że będą po prostu naprawdę oddani temu i będą to robić całe życie. Czy udostępnia Pani pracę ze swoich kolekcji na wystawy twórców? Tak. Gdzie składuje Pani zakupione prace? Jak dużo miejsca jeszcze Pani na nie przeznaczy? No to jest zawsze bardzo duże wyzwanie. Powiem tak, no staram się wszystko mieć blisko siebie. Natomiast tu jeszcze może tylko przytoczę anegdotę, że Fogelowie zawsze dementowali, że nieprawdą jest, że trzymają pracę w piekarniku. Twierdzili, że to jest jedno jedyne miejsce, gdzie swoich prac nie trzymają.
Czy o dyplomach na Akademii rozmawia się poza jej murami? Mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz bardziej hermetyczne środowisko. Jak według Pani najskuteczniej dotrzeć między innymi właśnie do kolekcjonerów? To znaczy nie wiem, czy to jest coraz bardziej hermetyczne środowisko. Wydaje mi się, że nie, że przynajmniej w Warszawie łatwo jest dotrzeć właśnie na dyplomy. Ale może na przykład, nie wiem, miasta czy uczelnie mogłyby mieć strony, które linkują to jakoś z Facebookiem. Jak kolekcjonerzy postrzegają galerie internetowe i artystów, którzy się tam wystawiają, to jakby już na to trochę odpowiedziałam, że ja nie jestem zwolenniczką oglądania prac w internecie, czyli wolę przyjść do galerii na wystawę i ją zobaczyć. Natomiast być może są osoby, które na przykład ze względu na nieśmiałość preferują taką formę. Czy odwiedza Pani mało oddolne wystawy, na przykład studenckie? To powiem tak, odwiedzenie wystawy studenckiej jest o tyle trudne, że trudno jest dostać na nią zaproszenie. To znaczy, jeżeli ona się dzieje, to nie zawsze się o niej wie. Że na przykład teraz na takie wystawy bardziej się dociera przez znanych już sobie artystów, którzy na przykład mówią, oj słuchaj, tam będzie taka wystawa. Także problemem nie jest to, żeby pójść, tylko problemem jest to, żeby o takiej wystawie wiedzieć. Jak odróżnić prawdziwego kolekcjonera od fałszywego? No, myślę, że jak się jest artystą, znaczy to jest też pytanie, co jest fałszywy kolekcjoner, tak? Bo w momencie, jeżeli osoba przychodzi i kupuje jakąś pracę, czy chce kupić pracę, no to jest to jakaś taka konkretna sytuacja i trudno o niej coś powiedzieć. Natomiast myślę, że może gdzieś tu jest takie pytanie, że jeżeli ktoś mówi, że ma jakąś kolekcję i jakaś ona tam jest, a tak naprawdę jej nie ma. No więc myślę, że tutaj, że po prostu rozmawiając z innymi artystami, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że na przykład coś kolekcjonuje, ona jest jakaś tam w miarę, to albo jest w stanie pokazać te inne prace, albo na pewno będziecie znać kogoś, kto chociaż wie albo widział jakieś takie prace. Ulubione galerie, miasto. No powiedziałabym, no tutaj jakby jestem trochę zależna od Warszawy, bo w niej spędzam najwięcej czasu, natomiast jeżeli jestem w jakimś innym mieście, to zawsze staram się po prostu pójść do galerii i czasami mam po prostu takie szczęście, że nie wiem, będąc przez 2 dni w Poznaniu rok temu, trafiłam na wernisaż do galerii Rodriguez, tak, także wszystkie miasta, gdzie się coś dzieje. A tutaj proszę o tytuł dotyczący rejestrowania performance'u wspomniany teraz. To może ja dopiszę do tej listy, która jest. Jak wycenić swoje prace? Boję się, że jeśli zawyżą cenę, osoba zrezygnuje z zakupu. To bym tutaj powiedziała, że po prostu należy rozmawiać. Ale też mieć gdzieś tą swoją barierę, prawda? Czyli wiedzieć, że na przykład to nie może być tanie, no bo oczywiście też nie mówię o różnych sytuacjach życiowych, że Państwo na przykład się zgodzicie na coś, tak? Ale myślę, że po prostu zawsze się udaje o tym porozmawiać. I tu jest, jak dotrzeć do kolekcjonerów, jeśli nie jest się w strukturze SP, czy można Państwa zaprosić do pracowni? Tak, to jest właśnie to, co powiedziałam, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań, bo dosyć trudno się jest spotkać, ale oczywiście jakby wszystkie zaproszenia są mile widziane. Dlaczego tę pracę Michała Frydrycha uznała Pani za dojrzałą? Znaczy to też trzeba
Znaczy, trzeba tutaj też spojrzeć na to, to znaczy to było wiele lat temu, ale mimo wszystko myślę, że kolekcjonerzy są osobami, którzy oglądają bardzo dużo i nie chodzi tylko o pracę młodych artystów, ale tak naprawdę chodzą do muzeów takich jak Pinakoteki i w ogóle gdziekolwiek nie są, starają się zobaczyć jakieś prace. I to jest taka trochę weryfikacja też na bazie własnej wiedzy, ale no też trzeba powiedzieć, że trzeba mieć świadomość, że jakby można się też mylić, tak, że ale po prostu ta praca była takim bardzo ciekawym ujęciem tego, jak Michał widział Filharmonię Narodową, no bo skrót jest FM, a to takie koło jest właśnie tym małym neonikiem, który jest na Filharmonii. Czy dla kolekcjonerów istotną sprawą jest to, czy dany artyst, a to już odpowiedziałam, przepraszam, jak docierać jako młody twórca do kolekcjonerów? Jeśli tak, to jak? Czy kwestia relacji osobistych, czy po prostu czekać na złoty strzał? Kolekcjonerzy zdają się być takimi wolnymi elektronami krążącymi po świecie sztuki. Myślę, że to jest bardzo dobra definicja, że właśnie kolekcjonerzy tacy są. I że też trochę chronią swoją prywatność taką i niezależność. Natomiast tutaj bardzo zachęcam i to się też pojawia na wykładach, żebyście Państwo uczestniczyli w różnych wystawach i konkursach dla młodych twórców, bo my te konkursy po prostu obserwujemy. Co w sytuacji, kiedy galeria jest zainteresowana współpracą, ale nie satysfakcjonuje nas cenę, jaką proponują przy aukcji online, a podczas negocjacji galeria sugeruje, że od czegoś trzeba zacząć oraz że prace nie widnieją na przykład na ArtInfo? Czy warto pomyśleć o współpracy? To bym powiedziała, że tu trzeba mieć takie osobiste wyczucie, czy istotą jest historia, znaczy czy trzeba mieć swoją historię na ArtInfo? Myślę, że niekoniecznie. Natomiast może czasami warto się raz zgodzić, żeby zobaczyć, jakie to jest doświadczenie i co z tego wynika, ale jeżeli generalnie warunki Państwu nie odpowiadają, no to wydaje mi się, że eksperyment, który trwa, że jakby raz można spróbować, bo próbuje się w życiu różnych rzeczy, ale żeby po prostu, jeżeli Państwo się nie zgadzacie na warunki, to żeby nie... Po prostu nie ponawiać tego doświadczenia. Social media są dobrą wartością dodaną w tych czasach, żeby utrzymać z fanami relacje, ale wystawy oraz wernisaże nie powinny ginąć. Obserwując to wszystko z backstage'u w różnych dziedzinach sztuki, ludziom na pewno ogólnie podnosi się świadomość kolekcjonerska. Tak, myślę, że w ogóle... Jakby każda wizyta na wystawie, zobaczenie nowych prac, to jest po prostu wyzwanie intelektualne, tak? I nawet jeżeli jest coś, z czym się od razu nie zgadzamy albo nas dziwi, to też są bardzo duże wartości. Jak wygląda zainteresowanie pracami performatywnymi, happeningami, akcjami? Czy kolekcjonerzy interesują się takim medium? Powiem, że tak. Natomiast ja osobiście boję się performance'ów, to może tak, ale bywam na niektórych. Czy prace malarskie na Bristolach w dużych formatach do 2 metrów wysokości są brane pod uwagę? Tak, chociaż trzeba mieć świadomość, na przykład są świetne rysunki tego typu, na przykład Jacka Sienickiego. Natomiast oczywiście to jest pewnego rodzaju wyzwaniem przy przechowywaniu tych prac, na czym oczywiście też bardzo mi zależy, bo ich oprawy są po prostu bardzo ciężkie. Także to nie chodzi nawet o same prace, bo praca super, tylko potem bardzo trudno jest je zachować w świetnej kondycji. Co sądzi Pani o galeriach prowadzonych autorsko przez studentów? Czy mają one w oczach kolekcjonerów jakąkolwiek potencjalną renomę? Ja bym powiedziała, że absolutnie tak. Myślę, że to są świetne miejsca, w których się bardzo dużo dzieje. Dzieje się bardzo dynamicznie, także też zachęcam do tworzenia takich miejsc. Czy do kolekcji może należeć koncepcja?
chyba ten temat trzeba by rozwinąć, bo myślę, że generalnie tak, tylko zależy jaka. Dzień dobry, jaka jest według Pani najlepsza platforma internetowa do prezentowania swojej twórczości? Myślę, że już po części odpowiedziałam na to pytanie, czyli że jakby internet jest bardziej miejscem do śledzenia tego, co robi artysta, niż do po prostu zauważenia kogoś. Czy jest możliwość sprzedania pracy site-specific składającej się w przestrzeni wielu elementów? Oczywiście, że tak. Są też kolekcje, które, czy na przykład są osoby, które kolekcjonują dokładnie tego typu rzeczy. Czy performance art jest atrakcyjny dla kolekcjonerów? Dla pewnej grupy absolutnie tak. Chociaż to, co już powiedziałam, tak, jest dosyć trudno. Znaczy, czy w sumie nie jest trudno, tak? Tylko to po prostu trzeba mieć jakby ten performance dobrze udokumentowany. Czy sprzedaż prac na aukcji młodej sztuki jest dobrze widziana przez kolekcjonerów, czy też artyści wystawiający prace na aukcjach młodej sztuki są w oczach kolekcjonerów artystami z niższej półki? Nie, ja bym powiedziała, że w ogóle, znaczy jakby Państwo musicie od czegoś zacząć. Do tego nie mam żadnego takiego stosunku. Jedyny minus, który w tym widzę, to myślę, że na przykład aukcje młodej sztuki, które zaczynają się od 500 zł, że jeżeli praca jest naprawdę dobra, to cena 500 zł jest po prostu za mała, tak? A często zdarza się, że nie ma tam zbyt wielu osób. Ale myślę, że to, że jeżeli ktoś chce zacząć w ten sposób, to może zaczynać. Czy kolekcjonerzy szukają artystów także w galeriach internetowych, czy to raczej jest źle postrzegane, żeby się tam wystawiać? No ja bym powiedziała, że tak, że to chyba nie jest najlepszy kierunek, że lepszym kierunkiem jest jednak staranie się o wystawy i taką prezentację prac. Jeśli nie Instagram, to czy jakieś strony internetowe? A to już właśnie pytałam Hannes. Ja bym powiedziała tak, no... Jako osoba, która nie jest zwolenniczką tego odwiedzania stron internetowych w poszukiwaniu prac, trudno mi powiedzieć, czy jedna platforma jest lepsza od drugiej. Tu jest jeszcze pytanie, co sądzi Pani o uczestnictwie w aukcjach młodej sztuki? Spotkałam się z opinią, że uczestnictwo w takiej sprzedaży może przekreślić karierę i wystawianie w renomowanych galeriach. Myślę, że nie, ponieważ jeżeli prace są Państwa pracami i po prostu bronią się samo w sobie, to czy one jakby pojawią się na aukcji, czy nie, nie przekreśla tej kariery. No poza tym też zobaczmy, że z czasem pojawiają się na przykład aukcje sztuki po 1989 roku i to po prostu one stały się jakby częścią też rynku sztuki w Polsce, tak? Więc nie można powiedzieć, że jeżeli praca się pojawi na aukcji, to jest jakiś koniec. Czy korzysta Pani z domów aukcyjnych? Tuż odpowiedziałam, że tak, ale raczej rzadko. Czy zdarzyło się Pani kiedyś przeżyć takie zupełne rozczarowanie artystą w porównaniu do jego prac? Po pracach wydawało się interesujące, ale w kontakcie face to face sytuacja była krępująca, żenująca, bez polotu. Jak to wpływa na ewentualną współpracę? Ja bym powiedziała tak, że znaczy, to też nie jest tak, że fascynująca ma być osobowość artysty. Ja bardziej opowiedziałam o tym, jakby o wielkim szczęściu, które ja mam w spotkaniach z artystami. Natomiast nie, jakby najważniejsze są prace, prawda? Także mam też pracę, właśnie, czy ja mam pracę artystów, których nigdy nie spotkałam. Na swój z żyjących chyba nie, ale myślę, że nie należy tego tak do końca łączyć. Jak Pani postrzega kolekcjonowanie mediów takich jak film i fotografia, których kopie można powielać? To znaczy dla mnie ja mam i fotografie, i filmy. Myślę, oczywiście można czy wydaje się, że filmy i fotografie można powielać w nieskończoność. Natomiast
To chyba trochę należy do takiego savoir vivre zbierania prac, czyli że dzisiaj wiemy, że te, które mogą się znaleźć w instytucjach publicznych czy w kolekcjach, to są prace, które mają edycję, to są prace, które są sygnowane. I oczywiście myślę, że tutaj jakby pytanie jest też bardzo interesujące, co na przykład z filmem, który jest na YouTubie. No natomiast być może ja prezentuję jeszcze starą szkołę, czyli dla mnie jakby to, że ten sam film jest na YouTubie, to nie jest jakiś dramat. Jak powinny wyglądać opisy prac? Czy skupiać się bardziej na wizualności pracy, czy na tłumaczeniu koncepcji? Tu myślę też, że zapraszamy na przeglądy portfolio, bo tam jest też pewien kanon, tak? Czyli że opiszemy trochę o sobie, ale a dosyć do, czy opisujemy pracę, bo też zależy o jakich mediach mówimy, prawda? Inaczej podchodzimy do pracy, która jest obrazem olejnym, a inaczej, prawda, podchodzimy do filmu. Jak odbiera Pani prace ważne dla artysty, ale powstałe w czasie studiów? Polecano nam, aby po ukończeniu studiów najlepiej usunąć takie prace z portfolio. To znaczy, tak jak już powiedziałam, ja mam bardzo duży sentyment do tych młodych prac. Czy one się powinny znaleźć w portfolio? Myślę, że znaczy jest pewien taki kanon, że pewnie nie. Natomiast są właśnie takie spotkania, tak, tak jak to w pracowni, czy gdzieś, gdzie można o tym porozmawiać, że wtedy te prace też można zobaczyć. Znaczy, oczywiście też uważam, że jeżeli Państwo uważacie, że taka praca jest bardzo dla Was ważna, no to nie ma sensu usuwanie jej z kolekcji, tak? Po prostu jest częścią Waszej drogi artystycznej. Jak wyceniać rysunki, jakie mają popyt na, rozumiem, na kolekcjonerów? Ja bym powiedziała tak, tu jest dobrze sobie przejrzeć właśnie aukcje rysunku, które robią różne domy aukcyjne i rysunki mają różne ceny, od 1000 do, podejrzewam, rysunki Van Gogha 50 tysięcy złotych, także Państwo znajdujecie się tutaj w tym przedziale. Ja akurat do rysunków mam ogromny sentyment, także zachęcam do dołączania ich do kolekcji i do tego, żeby rysować. Czy prace malarskie wykonane w akrylu mają dla Pani mniejszą wartość niż techniką olejną? Odpowiedź mi nie. Czyli jakby nie ma znaczenia, czy to jest akryl, czy olej. Chciałabym dopytać, czy zna Pani jakąś polską szkołę internetową, stronę internetową, która jest bazą młodych artystów i przykładów ich prac, do której zaglądają kolekcjonerzy? Nie wiem, czy ta strona jeszcze funkcjonuje, bo dawno na niej nie byłam, ale była taka strona Artvolver. Natomiast myślę, że takiej ogólnej bazy danych nie ma, albo ja przynajmniej o niej nie wiem. Czy chodzi Pani na SP, w Warszawie na wystawy końcoworoczne, wystawy dyplomowe? Jeżeli nie, to dlaczego? Powiem tak, staram się chodzić, ale nie zawsze się to udaje, tak? Bo jakby w Warszawie dzieje się bardzo dużo, i czasami wygrywają jakieś inne wydarzenia, ale tak, staram się być, a jeżeli nie jestem, to staram się potem zobaczyć w internecie, jakie prace były. Czy udostępnianie prac z kolekcji na wystawy artystek jest regulowane umowami kupna, czy polega bardziej na dobrej woli i umowie ustnej? Polega bardziej na umowie ustnej, dlatego właśnie mówiłam o zaufaniu tutaj w tym aspekcie. W jaki sposób komunikacji z Panią, prezentacji prac danego artysty uważa Pani za nienachalne, jednocześnie przybliżające? No to właśnie powiedziałam, że najlepiej chyba jest kontaktować się po prostu mailem. O, i to mniej więcej odpowiedziałam też na pytanie, czy jest Pani otwarta na maile od artystów? Czy raczej woli Pani sama odzywać się do artystek i do artystów? No to nie ukrywam, że wolę sama, tak? Bo to jest też jakby kwestia czasu i możliwości, prawda? Bo to jest też, co powiedziałam na początku, że to jest tak, że artysta to jest zawodowiec, a kolekcjoner to jest amator, który jakby próbuje przeznaczyć tak dużo, jak to jest możliwe tego czasu, ale jakby nie ma całego swojego czasu na to, niestety. Czy prace malarskie na papierach w dużych formatach, około 2 metrów wysokości, są brane pod uwagę
To już chyba odpowiedziałam na podobną, tak, tylko po prostu trudno jest potem, znaczy łatwo jest oprawić, ale te oprawy są bardzo ciężkie. Van Gogh i galerie oferują sprzedaż prac na raty. Czy spotkała się Pani z taką sytuacją w galeriach w Polsce lub ze strony artysty? Mogę odpowiedzieć dwa razy tak. Bardzo często kupuję prace na raty. To jest trochę związane właśnie z tym, co napisałam, że chciałoby się więcej mieć, że ma się apetyt na więcej prac, a nie zawsze możliwości. Także tak. I to jest właśnie kwestia już zupełnie indywidualna, tam też, gdzie mówiłam, że jak Państwo rozmawiacie z kolekcjonerem czy z kolekcjonerką, to nie zawsze musi być tak, że na przykład powiecie jakąś cenę i ktoś powie, że nie, ale to jest za wysoko i na przykład wtedy możecie, no dobrze, ale to na przykład może być w ratach przez pół roku, prawda? Często macie do zapłacenia opłaty za pracownię, czy po prostu w ogóle zwykłe życie, więc myślę, że po prostu można wtedy pogodzić obie strony. Co to jest tak zwany obieg? Czy kolekcjonerzy wymieniają się pracami ze swoich kolekcji? Powiem tak, myślę, że kolekcjonerzy, przynajmniej ja nie miałam takiej sytuacji, że wymieniają się pracami z kolekcji, natomiast rozmawiają o wystawach, na których byli i też, jeżeli się w miarę dobrze znają, w zasadzie dobrze się znają o pracach, które kupili, to jest też tak, że znając się trochę, na przykład wiem, kto jakich artystów bardziej lubi, ale też na przykład myślę, że kolekcjonerzy są w stanie się przekonać, że na przykład warto gdzieś pójść na wystawę, warto zobaczyć jakąś pracę, czy warto poznać innego artysta. Jakie konkursy dla artystów darzy Pani zainteresowaniem? Myślę, że tutaj lista jest dosyć długa, tak? Bo to zależy też, czy mówimy o malarstwie, tak jak konkurs Geperta, czy mówimy o innych mediach, więc myślę, że jedna z prezentacji, już w tej chwili umknęło mi, która, może dziewczyny na czacie napiszą, bardzo dokładnie mówi o tym, jakie są konkursy i po prostu je staramy się obserwować. Czy wyobraża sobie Pani scenariusz, w którym kupuje pracę istniejącą tylko wirtualnie, na przykład w grze The Sims albo Minecraft? Tak, w zasadzie sobie wyobrażam, to jest nawet ciekawy kierunek, natomiast nie wiem, czy bym do końca się zdecydowała. Czy jeśli artysta maluje obrazy z nastawieniem głównie komercyjnym, to znaczy, czy sprzedaje je jako dekorację do domu, czy obniża jego wartość jako artystę? Myślę, że tutaj każdy artysta musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy, że Andy Warhol tak robił. Czy sygnować pracę na odwrocie do wystawy i czy to jest ważne dla kolekcjonera, kiedy jest, nie ma sygnatury i nie ma opisu na odwrocie? No ja bym powiedziała, że sygnowanie jest jakby taką konieczną czynnością, no bo to jest Państwa podpis pod pracą, prawda? Natomiast nie wiem, czy pytanie nie wiąże się z tym, że na przykład Pan, który je zadał, sygnuje z przodu. Chodzi o obiegową opinię, że obrazy na płótnie są cenniejsze niż na papierze. Często galerie wolą na płótnie, bo lepiej się sprzedają. Co Pani na to? Znaczy też trzeba spojrzeć na to, że na pewno obrazy na płótnie są o wiele trwalsze. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, co dana praca przekazuje. Jeśli artysta tworzy w dwóch różnych technikach i dwóch różnych stylach równolegle, na przykład osobno rysunek i malarstwo, to jest to gorzej postrzegane niż trzymanie się jednej koncepcji. To znaczy ja myślę, że to jest zupełnie komplementarne, tak? Czyli częściej się rysuje, a rzadziej maluje, czy też rysunek jest drogą do malarstwa. Także to wydaje mi się, że akurat gdyby padło pytanie, czy na przykład performance, a malarstwo olejne, no to może być rozłączne, ale też w ogóle nie musi. Czy ma znaczenie, czy artysta ma dyplom z malarstwa licencjacki, czy magisterski? No powiem, że nie, no najważniejsze po prostu, jakie są te prace.
Czy dobrze orientuje się Pani w młodej sztuce poza Warszawą? Myślę, że nie. Żałuję, ale to nie jest takie łatwe. Ile posiada Pani prac w swojej kolekcji? Mogę tylko powiedzieć, że więcej niż to, co widzieliśmy dzisiaj na prezentacji. Natomiast ten okres teraz siedzenia w domu też poświęcam na porządne skatalogowanie. A gdzie sygnatura jest ważniejsza dla kolekcjonera? Czasami sygnują na froncie, czasami na odwrocie. To powiedziałabym, że to jest akurat zupełnie obojętne. Czy ma znaczenie, czy twórca jest absolwentem ESP? No nie, myślę, że najważniejsze po prostu są praca i jego droga. Czy kolekcjonuje Pani grafikę warsztatową? Czy zna Pani takich kolekcjonerów? Powiem tak, czasami, ale raczej nie, czyli nie kolekcjonuję grafiki, bo też trochę nie myślę w ten sposób, prawda? Mam grafiki, czyli to jest to, co mówiłam, że bardziej zależy mi na tym, jakie to są prace, niż jaka to jest technika. Czy w Pani odczuciu podpis na odwrocie obrazu obniża wartość dzieła? No, odpowiedz mi, że nie. Wydaje mi się, że na większość pytań już odpowiedziałam i chyba kończy nam się czas.